To jest nasza Venera, czyli Volkswagen Transporter T2 AB, rocznie 7.2. Silnik chłodzony powietrzem, 2 litry, 70 koni. Jest to silnik z ogórka, ale troszeczkę mocniejszy niż to było oryginalnie, bo oryginalnie było 1.7. Wszędzie wjeżdża, oczywiście nie jakieś tam grube offroady, ale wszędzie, gdzie chcieliśmy, tam dojeżdżała, więc jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Ja jestem Aga. Ja jestem Wrzos. A za nami Venera, nasz bus Volkswagen Transporter, zwany ogórkiem, z 72 roku. A razem tworzymy ekipę nazywaną Kaluna Trip. My kiedyś, jak podróżowaliśmy trochę mniej za granicą, nazywaliśmy się Wrzosy Trip, od naszego nazwiska. Ale planując dalsze podróże i mając już styczność z osobami, które nie znają języka polskiego, zauważyliśmy, słusznie, że trudno jest wymówić WRZ. Tak więc Kaluna albo Kaluna Vulgaris to po łacinie Wrzos, łatwo to wyczytać, prosta nazwa i myślę, że do zapamiętania. Podróżami interesowaliśmy się od zawsze. Dużo podróżowaliśmy stopem, czy gdzieś tam pociągami, autobusami, samochodem, ale naszą jakby największą pasją, jeszcze większą niż podróżowanie, są chłodzone powietrzem Volkswageny. Także działamy od wielu lat. Mamy jeszcze oprócz ogórka Garbusa, który był naszym pierwszym autem. Organizujemy zloty, jeździmy na zloty w Polsce i w Europie. Jakby od tego zaczęło się też nasze podróżowanie ogórkiem. Zaczynaliśmy wyjeżdżać coraz dalej, potem jeszcze dalej, aż w końcu całkiem zupełnie daleko. W 2013 roku już mieliśmy naszego ogórka, ale wtedy podróż do Stanów Zjednoczonych, do których wtedy się udaliśmy po prostu samolotem, była dla nas zupełnie nierealna. I jak byliśmy w tych Stanach, jeździliśmy wynajętym autem, mówiliśmy, kurde, musimy tutaj wrócić w trójkę, czyli razem z naszym busem, z naszym ogórkiem. No i tak się stało, więc teraz już, jeżeli planujemy jakiekolwiek wyprawy, wyjazdy, no to uwzględniamy właśnie to, że jedziemy w trójkę. Bardzo chcieliśmy mieć właśnie taki model, jak mamy, czyli to jest tak zwana przejściówka. Znaleźliśmy ogłoszenie. Pojechaliśmy i wiedzieliśmy, że to już jest ten, a jak się potem okazało, ta. I od tego czasu, czyli już 11 lat, jest razem z nami. Wprowadziliśmy trochę zmian takich, żeby poprawić nasz komfort w podróży. Zamontowaliśmy markizę na bagażniku. Na tym bagażniku normalnie mamy koła zapasowe, jeszcze dodatkowy pojemnik z częściami i takim sprzętem górskim, biwakowym, bo lubimy też pochodzić po górach. Ponieważ nie mamy ogrzewania takiego tradycyjnego samochodowego, no niestety nigdy nie działało dobrze. Zamontowaliśmy sobie Webasto z T4 i na postojach czy rano, żeby rozmrozić szyby, to świetnie działa. W czasie jazdy tak średnio się sprawdza. Za dużo są przedmuchy przez uszczelki, także raczej marzniemy w czasie jazdy, ale no, na noc możemy sobie nagrzać. Kupiliśmy go to, on był w zasadzie na chodzie, ale stał 2 lata za szopą, więc tak od razu nie mogliśmy wsiąść i jechać. Trzeba było tam zmienić, wiadomo, olej, hamulce doprowadzić do użytku i tak naprawdę to było wszystko, co trzeba było przy nim zrobić. Potem postanowiliśmy go trochę odświeżyć z zewnątrz, więc pierwszy taki remont zrobiliśmy sami razem z naszymi kolegami. Wytrzymało 10 lat, 150 tysięcy kilometrów gdzieś zrobiliśmy przez te 10 lat. O takim remoncie generalnym pomyśleliśmy właściwie na 2 lata przed planowanym wyjazdem do Ameryki. Zdecydowaliśmy się na zmianę silnika, na troszeczkę mocniejszy. Założyliśmy dodatkową chłodnicę oleju. To jest największa bolączka tych aut, to znaczy wysokie temperatury, góry. Wyposażyliśmy auto w solary, żeby być jakby niezależnym energetycznie. Mamy zamontowane tutaj, przyklejone 2 panele 100-watowe, które zasilają naszą lodówkę i przede wszystkim ładują nasz sprzęt, telefony, komputery. Tu jest takie tajne miejsce pod fotelem, tam trzymamy wszystkie podstawowe części drobne, zamienne, czyli klocki hamulcowe, linki, sprzęgła, gazu hamulcowe, to wszystko, co tak się, duże prawdopodobieństwo, że się zużyje podczas 50 tysięcy kilometrów w drodze.
mieliśmy całkiem sporo drobnych awarii, jedną taką większą. Na szczęście jakby wadą i zaletą tego auta jest jakby jego prostota i większość tych usterek byliśmy w stanie pokonać sami. Tu jest nasz silnik na dwóch gaźnikach, ale co jest ciekawą rzeczą tutaj, mamy zamontowaną automatyczną gaśnicę, taki wąż wypełniony gazem, który rozszczelnia się, gdy wyczuje jakąś tam wysoką temperaturę. Jest to bardzo fajna rzecz, szczególnie no nie tylko przy starych autach, ale wszystkim polecamy bardzo, bo pożera bardzo łatwo i jak wiadomo auto płonie szybko, a rośnie wolno, tak? Jakoś tak to było. W każdym razie nas to uratowało, to jest nasza druga gaśnica. Mieliśmy pożar, no, ale tu spaliła nam się 20 cm tej piankowej uszczelki i już wtedy od razu ta gaśnica zadziałała i wszystko zgasiła. Nie? Tu jest bagażnik, który jest jednocześnie połową naszego łóżka po rozłożeniu. No tu mamy przeważnie pościel. Temperatura od silnika dodatkowo nam podgrzewa, także jak jest chłodno, to fajnie, mamy nagrzany materac, a jak jest gorąco, to mamy jeszcze gorzej. Tu mamy regulator od paneli słonecznych, a pod kanapą w kąciku oddzielonym mamy dodatkową skrzynkę bezpieczników. Takie auto też uczy nas trochę minimalizmu, no bo przez to, że ta przestrzeń jest naprawdę bardzo mała, my w podróż roczną zabraliśmy naprawdę bardzo mało rzeczy i kiedy wróciliśmy z tej podróży, okazało się, że te rzeczy tutaj w Polsce, kiedy byliśmy już w naszym takim stacjonarnym domu, one też nam zupełnie wystarczą do życia i nic więcej nie potrzebujemy. To nie jest auto, które osiąga zawrotne prędkości. Tak więc bardzo często my też decydujemy się nie jechać autostradą, tylko jakąś boczną drogą. Jedziemy wolniej i tak w tej wolnej jeździe tak naprawdę czujemy wolność, bo otwieramy sobie okna, czujemy zapachy dookoła nas, czujemy wiatr, który wieje i rozwiewa nam włosy. A tak na poważnie, to naprawdę, jeżeli jedzie się wolno, to można doświadczyć, zobaczyć więcej i też nie omija się miejsc, które z pozoru nieciekawe okazują się rewelacyjną przestrzenią, w której możemy zostać dzień albo tydzień. Korzystamy z aplikacji iOverlander, tam też są zaznaczone miejsca, gdzie można wziąć prysznic na jakiejś siłowni, na basenie, czy w różnych takich dziwnych miejscach, ale naszym podstawowym prysznicem jest w tej chwili niewidoczny baniak z wodą, do którego mamy podczepioną słuchawkę. No i gdzieś tam na odludziu, jak się zatrzymujemy, to spokojnie możemy bez żadnej krępacji wziąć tutaj prysznic. Używamy kosmetyków przyjaznych środowisku, także to też jest dla nas bardzo ważne, żeby po sobie jak najmniejsze ślady zostawić. Staramy się generować jak najmniej śmieci. Zawsze kiedy pada albo nie pada, kiedy świeci słońce chociażby, to jest taka nasza przestrzeń salonowo-kuchenna. Tutaj gotujemy, czytamy, pracujemy, odpoczywamy. No i z naszego salonu wchodzimy głębiej. Pomiędzy salonem a resztą jest lodówka. Mebelki to jest taki nasz podstawowy zestaw, który jechał z nami w podróż. One nie pomieszczą zbyt wiele, no ale są głębokie, nie są za ciężkie i wyglądają trochę jak w domu, a na tym też nam bardzo zależało, żeby tutaj czuć się też tak domowo. Nigdy tak naprawdę Ameryka nas nie fascynowała, dopóki tam nie pojechaliśmy za pierwszym razem i zobaczyliśmy te przestrzenie. Pustynie. Pustynie, gigantycznie, niekończące się drogi sunące wzdłuż albo przecinające pasma górskie. I zawsze gdzieś nas ciągnęło i do takiej drogi, i do przestrzeni, którą czy w Stanach, czy w Kanadzie bardzo mocno można jej doświadczyć. No i jak tam właśnie byliśmy, to sobie postanowiliśmy, że musimy wrócić ogórkiem i zaczynaliśmy się organizować i planować. I oczywiście to się wiąże z jakimiś tak kosztami, więc stwierdziliśmy, że skoro już wysyłamy tam auto, no to bez sensu jechać na miesiąc. A skoro jesteśmy tak blisko, no to może byśmy zahaczyli też o Kanadę. A skoro jesteśmy tak blisko, no to tam Meksyk, Gwatemala, no też drugi raz pewnie się nie porwiemy na coś takiego. No i stwierdziliśmy, że jedziemy na rok. Wtedy się lepiej koszta rozkładają średnie na miesiąc. No i zrobiliśmy to. Dla nas największym problemem było przygotowanie się psychicznie do tego wyjazdu i rzucenie wszystkiego, zostawienie na co najmniej rok, a być może nawet dłużej. No, lockdowny nas zmusiły do powrotu tutaj jakby do kraju i jakby historia nie rozwinęła się dalej w inną stronę tej podróży.
tylko jakby trochę nas cofnęła. No ale to było dla nas bardzo duże, bo zawsze było taka, co będzie, jak zostawimy pracę, co będzie, jak wrócimy, czy znajdziemy, jak zachorujemy, jak zachorują nasze mamy tutaj, czy rodzina na miejscu, nie? Czy kot nas będzie kochał, jak wrócimy, nie? No i takie różne problemy, mniejsze, większe, zawsze nas trzymały w miejscu, a w końcu stwierdziliśmy sobie, że koniec, mamy jedno życie i nie ma na co czekać. Nie? Trzeba było się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja tam, na drugim kontynencie, jeśli chodzi o ubezpieczenie auta, no o sam transport, skąd najlepiej transportować, ile to kosztuje. Najtrudniejszą rzeczą dla nas było ubezpieczenie, nazwijmy je dla łatwości OC, czyli obowiązkowe ubezpieczenie, które tam musieliśmy mieć. No i niestety walka z systemem była straszna, ponieważ my mamy krótki 10-cyfrowy VIN, mamy auto z 72 roku, jesteśmy zameldowani w Polsce, auto jest zarejestrowane w Polsce i każda z ubezpieczalni, która bardzo chętnie chciała nas ubezpieczyć, zawsze miała z którąś z tych rzeczy problem. Największy problem był właśnie z tym VIN-em, ponieważ wklepywali go do komputera i tam wyskakiwał error, ale w końcu udało się ubezpieczyć auto jako camper. A jeśli chodzi o inne rzeczy, to wszystko resztę się załatwia szybko na granicy, import czasowy pojazdu, wizy lub... No wiadomo, że do Stanów to trzeba mieć wcześniej, wtedy jeszcze trzeba było mieć wizy, teraz już jest trochę łatwiej. Nie mamy klimatyzacji i nie mamy ogrzewania jako takiego tradycyjnego, jak mają wszystkie normalne samochody. No to ustaliliśmy sobie tak trasę, żeby latem być na Alasce, a zimą w Meksyku. Staraliśmy się tak mieć zawsze przynajmniej te 20 stopni i oczywiście to się nie udało. Bo były momenty, że mieliśmy prawie 50 i były momenty, że mieliśmy minus 9 i rano skrobaliśmy szyby, żeby ruszyć dalej. To jest szafka, w której zawsze mieliśmy łazienkę. To są nasze uchwyty na szczoteczki do zębów, więc tu wisiało lusterko. Łazienka, elektronika. Dzisiaj to troszeczkę inaczej wygląda, ale tak wyglądało to w podróży. Szuflady. Szuflada kuchenna ze sztućcami, z korkociągiem, bardzo ważną rzeczą w każdym busie, wanie. Ta szuflada jest pełna różnych dziwnych rzeczy, ale przede wszystkim właśnie tu były narzędzia, śrubki, dolne szafki. Teraz tutaj mamy maty, którymi zasłaniamy sobie szyby. Natomiast wcześniej były wypchane naszymi ubraniami. No i to jest szafka kuchenna, w której teraz też znajduje się dużo mniej, ale mieliśmy wszystkie nasze naczynia, kubki, talerze, kuchenkę, naboje do gazu i tyle nam wystarczyło. Mamy jeszcze tutaj taki pawlacz. On się po angielsku nazywa headbanger i rzeczywiście jak się go ma na samym początku w busie i to jak się wstaje, to naprawdę głowa bardzo mocno cierpi. To jest kanapa, nasza sofa w dzień, a łóżko w nocy i rozkłada się ona bardzo prosto, jednym ruchem. Jedno pociągnięcie, dopchnięcie i mamy łóżko. Łóżko, które ma 1,90 m. Kiedy kupiliśmy tego ogórka, był on wersją osobową. To znaczy, miał dwa rzędy siedzeń. Od innego modelu kupiliśmy właśnie tę rozkładaną kanapę. Wymieniliśmy szyby i jak możecie zobaczyć, to jest tak zwana żaluzyjka, która się otwiera, więc jak sobie śpimy, tutaj mamy moskitierę z tej strony, a tu mamy przepływ wiatru. Jeszcze jedną fajną rzeczą wśród tych naszych starych Volkswagenów jest społeczność, która się wokół nich tworzy. Na Facebooku działa grupa, która działa podobnie jak Couchsurfing. Nazywa się VW Westy Driveway, to znaczy udostępniają podjazdy pod domami ludzie, że może zatrzymać się, wykąpać, napić się piwa, no i przede wszystkim pogadać z tymi ludźmi. My poznaliśmy w ten sposób mnóstwo ludzi. Jest też tak, że nasz samochód, ogórek, czy garbus, czy starsze, młodsze modele przyciągają wzrok. W Kanadzie już się szykowaliśmy do noclegu i zatrzymała się obok nas taka para starsza.
grubo po 80. A wyglądali na 150. Tak. I właśnie też jakby schemat rozmowy ten sam, że fajne auto, piękny ogórek, oni taki mieli od nowości, kupili tam w latach 60. ten samochód. Więc no i zaprosili nas do domu, tak po prostu, obcy ludzie z ulicy. To było bardzo fajne. Tak, gdzieś kompletnie w głuszy, w środku lasu, na chusteczce nam rozpisali instrukcję, że za trzecim wigwamem przy wielkim drzewie w prawo, 3 km prosto. No i trafiliśmy tam do nich i rano nam upiekli chleb, oglądaliśmy przez okno u nich ptaki i niedźwiedzia przełażącego przez ogród. Więc takich historii też było mnóstwo. Kochani, bardzo dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek, za to, że oglądaliście go i wysłuchaliście. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to wiecie, zostawcie nam łapkę w górę. Aga, Żos, bardzo Wam dziękuję za to, że znaleźliście czas, by pokazać Waszego niesamowitego ogórka, no i opowiedzieć te piękne historie z drogi. Powiedzcie jeszcze naszym widzom, gdzie można Was znaleźć w sieci. My też dziękujemy, że się z nami zobaczyłaś. Bardzo fajnie. Miła dzisiaj, a przed południem miły dzień jeszcze z taką pogodą. Nas można znaleźć w sieci, na różnych mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku Kaluna Trip przez C i 2L. Na Instagramie, a mamy też swój kanał na YouTube Kaluna Trip, tak samo. A jeśli jesteście ciekawi jakby naszych przygód z tej podróży, to właśnie skończyliśmy pisać książkę, która się ukaże na początku września i zapraszamy, zachęcamy. Do zobaczenia. Super. Dziękujemy. Trzymajcie się. Pa. Aha, wszystkie linki pod spodem.